Miód skrystalizowany to najczęściej jest miód, który no już jakiś czas jest przechowywany. Miody płynne to są miody zawsze świeże. Tak? Jeśli jesteś fanką czy fanem miodu, no to śmiało możesz go używać, ale traktując go jak zwykły cukier. Cześć, witam Was, Sebastian, BeekeeperPL. Dzięki za pozytywne reakcje przy poprzednim filmiku o fałszowaniu miodu. Niestety YouTube ukrył negatywne reakcje, łapki w dół. Więc pokażę Wam, jak to wygląda. Całkiem fajne przyjęcie. Dzięki wielkie. A o czym dzisiaj? Dziś będę kontynuował temat miodu. Dowiecie się, dlaczego miody w marketach nie krystalizują. Dlaczego bardzo często są wątpliwej jakości i dlaczego podczas jego pobierania należy ograniczyć jakiekolwiek jego przetwarzanie. Zapraszam. Aby rozwiązać problem jakości miodu, musimy w pierwszej kolejności sięgnąć do dyrektywy unijnej, która określa, co to jest miód i jakie zabiegi z miodem można wykonać. Osobiście akceptuję unijną definicję, co to jest miód. W skrócie, jest to słodka substancja wytwarzana przez pszczoły z nektaru roślin i wydzielin roślin oraz owadów. Dlaczego owadów? Bo spać jest to nic innego jak słodka wydzielina, słodkie odchody mszycy, którą pszczoły tak jak nektar zbierają i przynoszą do ula i robią z tego pyszny miód spadziowy. Ale problemem nie jest to, co nazywamy miodem, ale to, jakie szkodliwe zabiegi przy miodzie są dopuszczone. A dyrektywa dopuszcza osuszanie, podgrzewanie oraz filtrowanie miodu. A wszystkie te zabiegi są niedopuszczalne wśród pszczelarzy, bo tak mówi dobra praktyka pszczelarska, bo tak mówią wykładowcy apiterapii i w Polsce, i za granicą. To zacznijmy od pierwszego. Dlaczego szkodzi osuszanie? Dostarczony nektar zawiera sporą ilość wody, a pszczoły redukują ją do 18%, zasklepiają woskiem i tak powstaje gotowy miód. Unijna dyrektywa oraz przetwórstwo przemysłowe dopuszcza do tego, aby pszczołom odebrać zbyt wilgotny półprodukt i przez przelewanie i podgrzewanie zredukować w odpowiednich maszynach tą ilość wody. W ten sposób przez ciągły kontakt z temperaturą, powietrzem traci się bardzo dużo mikroelementów i bardzo wartościowych związków. Z osuszania przejdźmy do podgrzewania. Tu jest podobnie. W przetwórstwie przemysłowym standardem w przechowywaniu i transporcie są opakowania, beczki minimum 200-litrowe. Naturalnym procesem w miodzie jest krystalizacja, czyli zmiana ze stanu ciekłego w ciało stałe. W przypadku niektórych miodów jest to kilka dni, w przypadku niektórych kilkanaście tygodni. No, za wyjątkiem czystego miodu akacjowego, który w stanie ciekłym może pozostawać przez około pół roku. No ale jak wydostać miód z beczki? Oczywiście przez podgrzanie. Temperatura w ulu waha się między 38 a 39 stopni. Taka maksymalna temperatura może oddziaływać na miód. Każde zwiększenie, a dyrektywa unijna zezwala na 45 stopni, zabija bioaktywne związki w miodzie i powoduje, że miód staje się jałowy. Podgrzanie, przegrzanie ingeruje w strukturę miodu i powoduje, że po wychłodzeniu ten miód już nigdy nie skrystalizuje, ale staje się taki, jaki konsument poszukuje. Płynny, lejący. Pozostało nam jeszcze filtrowanie miodu. Po co filtrować miód? Co to ma na celu? Mówiąc o filtracji, nie mam na myśli grawitacyjnego przelania przez sita miodu, do którego dostał się wosk podczas odsklepiania, otwierania komórek z miodem, dojrzałych komórek z miodem. Mam na myśli ciśnieniowe urządzenia, które filtrując pozbywają się z miodu drobinek propolisu, drobinek pyłku, pyłku, który w kontakcie z enzymami zawartymi w miodzie powoduje, że miód ma tak bogaty skład, że jest bogaty w białko, witaminy,
i mikroelementy potrzebne dla naszego organizmu. Połączenie miodu i pyłku powoduje niemal 85% przyswajalność tych wszystkich mikroelementów zawartych właśnie w miodzie, w którym jest naturalnie występuje pyłek. Dla porównania, przyswajalność przez organizm ludzki syntetycznych, stworzonych w tabletkach mikroelementów wszelkich związków jest na poziomie 10-15%. Filtrowanie według dyrektywy ma na celu usunięcie stałych zabrudzeń powstałych podczas przetwarzania miodu, a finalnie przez pozbycie się pyłków ukrywa się pochodzenie miodu, opóźnia się krystalizację, a miód stawia się niemal w równym szeregu z innymi słodzikami, tylko tyle, że złożony z cukrów prostych, glukoza, fruktoza i troszkę sacharozy i maltozy. Dlaczego to wszystko mówię? Bo po pierwsze, pszczelarzom podczas rozmów z konsumentami brakuje argumentów, czasami brakuje wiedzy, dlaczego jest tak duża różnica między miodem z pasieki, a miodem z dużego przetwórstwa. Po drugie, bo konsumentom brakuje wiedzy. Bo konsumenci najczęściej po prostu chcą miód lejący, markety im to zapewniają. Po trzecie, bo organy kontrolujące jakość miodu też tej wiedzy nie mają. Zresztą, zobaczcie sami. My niestety za parametry zdrowotne nie odpowiadamy, jest od tego inspekcja sanitarna, inspekcja weterynaryjna, oni odpowiadają za zdrowotne aspekty. Miód płynny, skrystalizowany, jaka jest różnica w tym miodzie? Większość miodów krystalizuje, tylko jest kwestia czasu, w jakim krystalizują, więc miód skrystalizowany to najczęściej jest miód, który no już jakiś czas jest przechowywany i to nie jest wada tego miodu. Właśnie, czy to ma jakieś dla nas znaczenie, dla konsumenta? Dla konsumenta no, nie każdy lubi miód skrystalizowany, tak? Więc większość pewnie osób szuka mimo wszystko miodów płynnych. I to miody płynne to są miody zawsze świeże, takie no, dopiero co powiedzmy odwirowane z uli. To jest wypowiedź pani dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej, inspekcji, która czuwa nad jakością produktów nie tylko pszczeli, nad jakością produktów w sklepach. Z tej wypowiedzi można by wnioskować, że u pszczelarza konsumenci dostaną miód stary, a w marketach mają świeżutki, wspaniały miodek. Jeszcze tydzień temu chińskie, ukraińskie i hiszpańskie pszczółki latały po polach, a już dziś mamy miód na półkach. Dlatego to wszystko mówię, że niestety coraz częściej w sieci pojawiają się filmy i opinie, które zrównują miód z innymi słodzikami. Na przykład taka opinia. Cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrą chemii medycznej. Miód składa się niemal w 80% z węglowodanów i to głównie cukrów prostych. Podkreślę jeszcze raz, że miód to głównie cukier i woda ze śladową ilością mikroelementów i witamin. Nie jest on zatem zdrowszym zamiennikiem cukru, bo to wciąż w ogromnej mierze po prostu cukier. Nie jest trucizną. Zatem jeśli jesteś fanką czy fanem miodu, no to śmiało możesz go używać, ale traktując go jak zwykły cukier. Taki zwyczajny miód bez dodatków nie zawiera wcale propolisu ani pyłku kwiatowego. I tak, oczywiście, że na rynku są dostępne miody z propolisem i pyłkiem kwiatowym, ale te składniki są do nich dodawane i jest to wyraźnie zaznaczone na etykiecie, a nie stanowią naturalne składniki miodu. Filmik dobiega końcowi. Zachęcam do komentarzy, do dawania łapek, do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam problem jakości przemysłowego przetwórstwa miodu, że pszczelarzom dałem argumenty do tego, żeby przedstawić swoim konsumentom wyższość ich miodu nad tym przemysłowym, nad tym marketowym.
a konsumentów przekonałem do tego, że jednak miód od pszczelarza jest znacznie bardziej wartościowy i posłuchacie profesora Artura Stojko, który mówi... Jest jeden warunek. Miód u pszczelarza. Ten miód, który jest to niefiltrowany. Wszystkie miody, które później ulegają przez biznes do marketów czy innych, to są słodziki. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. I dlatego lansujemy, proszę Państwa, metodę od pasieki do apteki. A więc albo w aptece nabycie miodu, albo bezpośrednio u pszczelarza. Cześć, trzymajcie się, hej.